Hej, cześć, siemano. Witam was wszystkich w Rise of Tomb Raider. No i cóż, kontynuujemy przygodę z naszą Larą. Jesteśmy jeszcze w kompleksie radzieckim. O kurde, ale przemuliło na chwilę. Chyba tędy powinniśmy iść, no. Czy stąd żeśmy zeskoczyli? Chyba tak, chyba w poprzednim odcinku stąd żeśmy zeskoczyli. Raczej tak, o tak, tak, to mi się równie, że raczej tak to było. No dobra, poprzednio ulepszaliśmy trochę bronię i samą Larę. Kurwa! No skurwysyn zajebany. No wy chyba nie. Baciul nie żyje, mam nadzieję. Chuj mnie strzeli.
Muszę jakiś skurwysyn mnie tu drażni. Kurwa. No to dobrze, że macie straty z kurwysyny głupie. Kurwa, kuloodporny down. Patyki. Skąd oni wybiegli? Dobra, a o co to chodziło z tym? Kurwa. Że mogli zlecieć. To im ułatwiło bardzo sytuację. No, o tym nie pomyślałem. Zajebał se w łebit, a no co? Najpięknie, wszystkie wyczyszczone. Gdy zagłębiamy się w dolinę, zyskuję pewność, że to właśnie jest moim przeznaczeniem. Moje stygmaty swędzą. Stale przypominają mi o wyższym celu i roli, którą odgrywam w dążeniu ku niemu. Byłem dzieckiem. Ślepym na zło tego świata. Pewnej nocy obudziłem się z krzykiem na ustach i poczułem niewyobrażalny ból. Moje dłonie ociekały krwią i byłem przerażony. To coś oznacza. Nie mogę wyzbyć się tej misji, tak jak nie mogę wyzbyć się moich rąk. Jacob? Chyba jestem blisko stacji rozrządowej. Jesteś tam? Nie bardzo. Dystynkcja organizacji wojskowej. Trójca. Kolejny sowiecki plakat. Wrogowie odpowiedzą za swoje zbrodnie. Ponury. Hmm.
mi się błysnęło, więc... O! Jak miło. Czemu tak długo? Myślałam, że cię straciłam. W życiu. Dzięki, że mnie stamtąd wydostałaś. Ruszajmy! Możemy wyjść ten. Uwaga! Co kurwa? Myślałem, że zdążyłem. To chodziło, kasenka. Kurwa mać. Nie udało się. Ja pierdolę. I znowu do wody. Tato, wszystko w porządku? Tato. Źródło. Wiem, czego szukasz. Ale chcę wiedzieć, dlaczego.
Kiedy dorastałam, miałam tylko ojca. Też był archeologiem. W ostatnich latach życia miał obsesję na punkcie mitów i nieśmiertelności. Oczywiście nikt mu nie wierzył. Włącznie ze mną. Nasza ostatnia rozmowa była kłótnią. On odebrał sobie życie. Myślałam, że się z tym pogodziłam. Stało się coś innego. Zobaczyłam coś, co uważałam za niemożliwe. Wszystko się zmieniło. Zdałam sobie sprawę, że ojciec miał rację. Zginął w bólu i samotności. Ale jego śmierć nie pójdzie na marne. Sądzisz więc, że boskie źródło istnieje naprawdę? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale jeśli jest w tym ziarno prawdy, znajdę je. Trzeba je przeanalizować, poznać. To może zmienić świat. Czegoś takiego nie powinno się skrywać. Zmiana nie zawsze wychodzi na lepsze. Chcesz, aby Trójca weszła w posiadanie tajemnicy nieśmiertelności? Oczywiście, że nie. Wobec tego proszę, abyś nie porzucała swojego celu, ale zmieniła drogę do niego. Dołącz do mnie i moich ludzi. Pomóż nam odeprzeć Konstantina i Trójcę. A potem co? Opuścisz Dolinę Nietkniętą. Ale ze świadomością, że postąpiłaś słusznie. Nie. Przykro mi. Nie mogę tego zrobić. Nie możesz. Czy nie chcesz? Będę walczyła z Trójcą. Ale mój cel nie ulegnie zmianie. Jeśli poddam się teraz... Miałabyś wrażenie, że zawiodłaś go? Nie tylko jego. Potrzebuję odpowiedzi, Jacob. Muszę to zrozumieć. Idziesz? W tej chwili martwię się o moją osadę. Leży za Przełęczą. Dzień drogi piechotą. Ale można tam dojść szybciej przez starą kopalnię miedzi. Odpocznij. Dziękuję za zakup dodatku Baba Yaga. Świątynie Wiedźmy do gry Rise of Tomb Raider. Cele są wskazane na mapie i już rzucił żoby znaczników. W kompleksie radzieckim czeka na ciebie nowa misja. Poznaj muszę tajemnicę Złowrogiej Doliny. Jacob, jesteś tam? Gdzie on u diabła jest? No co, spierdolił ci, a co? No dobra, zobaczymy. Co to? Kurwa, no weź się nakieruj, ja pierdolę. I chuj, nie chce mi dać tego. Dobra. Ale tu mamy ognisko. Znów sama. Jacob poszedł dalej. Coś w nim jest, ale nie jestem pewna co. Co dziwne, ale zarazem pocieszające. Mam wrażenie, że mogę mu powiedzieć wszystko i nic go nie zdenerwuje. Nie sprawia wrażenia osoby, która ocenia innych. Jednocześnie trudno pojąć, co chodzi mu po głowie. Intuicja mówi mi, że jest dobrym człowiekiem. Uratował mi życie. Myślę, że mogę mu zaufać, przynajmniej na razie. Ale nie mogę oprzeć się przeczuciu, że wie więcej niż zdradza. To już nic nie było ciekawego.
Cicho, czy zakończony zapewne zabić wrogów, dużo szybciej przywrócił, bo zamieszania, czy nie lepiej zabić pobliskich nieświadomych wrogów. No, może być ciekawe. Możliwość obezwładnienia nie opłaca żadnego wroga podczas uniku przed naciśnięciem w odpowiednim momencie przycisku Y. Ciała wrogu zabitych sukcesów zostaną automatycznie przeszkolone w celu zdobycia surowców. Zwiększenie szybkości opatrywania ran. Efekty kumulują się z umiejętnością szybkie leczenie. Trzeba świedząc ciebieńców, że większe zwierzęce zostawią ślady i plamy krwi. Dobra, może się przydać. No to cóż. Nie zostaje nam chyba nic innego jak lecieć w dół. Myślałem, że się wypierdoli. Jestem z Jacoba. Gdzie ty jesteś? Czekać na ciebie, ale te gnojki znalazły nas wcześniej. Czy można wrócić za pomaganie sojusznikom? No. Pomożemy im. Czemu by nie? To jest ten? A, tutaj jest jeszcze jakiś dziad. To jest dostępna misja tu, jest dostępna misja tu, jest dostępna misja. Boże, wszystko w porządku? Przeżyję, ale muszę przenieść się w bezpieczniejsze miejsce na wypadek, gdyby najeźdźcy wrócili. Za tym mostem jest jaskinia, legowisko wilków. Nie będę go szukać, ale sam nie mogę jej zabezpieczyć. Nie w tym stanie. Jeśli zabijesz wilki, będziemy mieli bezpieczne miejsce, aby przegrupować się. Może nawet znajdę coś do twojego pistoletu. Pomożesz nam? No tak! Oczywiście, nie wychylaj się. Niedługo wrócę. Dziękuję. Jacob miał rację co do ciebie. A by się tu znalazło? No się nic nowego nie dzieje. Ale ja bym chciał jeszcze zobaczyć to. Skrzynkę z monetami. Która jest gdzieś tam. Zrobiłaś. Jeszcze czekaj, kurwa. Nie, jeszcze nie, ale zrobię to. Papie, nie gorączkuj się. Nie pozwól jej uciec. Musimy wiedzieć, czemu śledziła oddział Bravo. Oddział Bravo nie napotkał dalszego oporu. Ale znajdźcie miejscową. Musimy ją przesłuchać.
No, trzeba zrobić piździe uszy. Sorry, mnie tam nie było. Pięknie wyjebało. Jest tam kto? Nie bój się, nic ci nie grozi. Możesz wyjść. Na pewno ukrywa się gdzieś tutaj. Może natrafię na ślady. Mam Lara, a twój rewolwer nie jest naładowany. Widzę, że bęben jest pusty. Iglica i tak była zepsuta. Jesteś ranny, no. Muszę tylko usiąść na chwilę. Lara, tak? Ja jestem Nadia. Przydałaby mi się twoja pomoc. Jak mogę pomóc? Mój dziadek wykradł się z wioski nocą. Podejrzewam, że zmierza do złowrogiej doliny, gdzie mieszka wiedźma Baba Jaga. Próbowałam go odnaleźć. I wtedy złapali mnie najeźdźcy. Zanim się urodziłam, wiedźma zabiła moją babcię. Dziadek zawsze mówił o zemście, ale nie sądziłam, że odważy się. Nie ma dużo czasu, a sama nie mogę iść w tym stanie. Musimy go odnaleźć. Tano. Pójdę w tę stronę i zobaczę, czy natrafię na jego ślady. Się ładnie, kurde, chopok. Se ładnie chopok zawisał. Może w ten sposób. Co tu jest ciekawego? Nic. Tutaj też nic nie mamy. Jacoba musieli tutaj pracować. Lara, poszłaś już szukać mojego dziadka? Nie. Jeszcze nie, ale zrobię to. Tu jest jeszcze jakaś misja. Ja pierdolę. Dobra, zobaczymy, gdzie jest ten monolit. Tam mi gdzieś pokazuje. Hopa! O kurde. To z pewnością rosyjski. Oznaczono to jakieś pobliskie miejsce, ale nie bardzo wiem, o co dokładnie chodzi. Tym bardziej ja ci nie powiem. Nie mam poziom w ogóle. Piszę czy nie? Aha. O. Jeszcze tutaj sobie przejdziemy. Gdzie? Aha, tu był ten sklepik, dobra. Hopa. Nie. Jest bezpieczny. Nie. Nie, jeszcze nie. Ale zrobię to.
Tutaj pamiętam, że jakiś chyba dokument był. Tak jest. A jednak nie dokument. Ludzka skrzynka. Problem. Mam wojowników rozsianych po całej dolinie. Ostatniej nocy dwaj najodważniejsi zostali pojmani. Mam podstawy przypuszczać, że wciąż żyją. Był z nimi trzeci, który uciekł. Mówi, że zabrano ich pod stację kolejową. Zanim uciekł, ujrzał, jak wkładają ich do klatek. Mam w dolinie jeszcze kilkudziesięciu wojowników i muszę zostać tu, aby koordynować ich ataki, ale ty... Widziałem, do czego jesteś zdolny. Dlatego proszę cię. No oczywiście, tak. Że tak. Tak, oczywiście. Dziękuję. Wiedzieli, na co się narażają i są gotowi zginąć za naszą sprawę. Ale nie dopuszczę. Czyli nic nie mamy. Dobra, to jak na razie kończymy ten odcinek. Dzięki, cześć, trzymanie. I do następnego.